Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy George'a Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Balickiego, a jest nim... Michał! Plan mam taki na dziś, że jadę do Polski, ładuję się. Miałem się ładować już dzisiaj rano o 6. O 4, sorry. Ale o 4 to ja dopiero stawiam ci otwarte drzwi. Ten o 4 dopiero, o 3.30 dopiero stanąłem, także czekam, aż mnie pauza puści i lecę ładować 3 samochody z jednego miejsca i na Polskę. W pożądalu wszystko? Tak? Tak? Smakołyka ci kupić, ja będę miał? Jak będzie, to ci kupię. Spokojnie mam już. Wszystko zjadłeś. Spoko Maroko? Nie wiesz, co to rokokoko? Spoko czy nie? Ruszamy zaraz, kupię ze śniadanie jeszcze, wiesz? Dobra, byłem sobie tak, kawkę. Śniadanko jakieś. Dostałem batona. Nie jest dobrze. Zajechany jestem strasznie, powiem. Muszę odebrać 3 sztuki, nie są za lekkie. Nie pamiętam już, kurde, co, ale tam aż super lekko nie ma. I śmignąć do domu. Wczoraj miałem akcję. Zenka wysłałem po WXM 2700 towarze i po Citroena. Jakiegoś gówno do jednego klienta. No i Zenek pojechał. Zenek pojechał i zamiast pojechać po BMW, co było ważniejsze, pojechał po Citroena. No i chłop pisze mi, masz mieć samochód, bo tam klient czeka. Mam, masz? Tak, już czeka, odbiera. Masz? No ja mówię, chłopie, no już odbiera, czekaj chwilę, kurwa. Ja mu wysyłam Citroena, a on mówi, a co to kurwa jest? Ja mówię, no twój samochód, człowieku, chodzi mi o BMW. Warte, kurwa, 150 tysięcy. Ja mówię, to dopiero po nim musi jechać, nie zdąży. O Boże, ja mówię, czekaj, wyszedł Ślązaka. Ślązak był po linii prostej w Holandii. To było gdzieś w Essen tutaj. Myknął tam 50 km i to wziął. Ślązak mówi, Michael, klucze zostawić na kole, tylko się nie zamyka ona. Ja mówię, Ślązak, przecież to jest fura ze 150 koła, a on chciał zostawić klucze na kole. Mówi, Ślązak, chłopie, czekaj na Zenka, kur. Czekam na Zenka. Ja jechałem do Ślązaka od góry, żeby się wymienić samochodami. Zenek wziął ten samochód i jedzie do klienta. Klient mówi mu, gdzie to dowieźć, bo mi wysłał. Ja mówię, gdzie to jest delivery? On mówi, na inny adres, nie? Ale gdzie? No na inny adres podam ci, nie? No i wysłał mi adres domowy do czegoś tam, nie? Do faktury, nie? Ja mówię, no to mu piszę, dostawa do ciebie do domu? Tak. No i Zenek do niego mówię, nie będziesz spał, nie. Zenek puka do niego do domu o 12 w nocy, chłop zaspany. Co ty tu robisz, nie? On mówi, no przywiozłem samochód. On mówi, miałeś przywieźć do mnie na salon, to jest tam 15 km obok. I mój brat tam na ciebie czeka już od 3 godzin, nie? Fajnie. Rano mi klient pisze, ty... Czemu mi przywiozłeś samochód do domu? Aha, jeszcze dał mi siano, nie? Żebym mu siano przywiózł. Tam z Polski od kogoś wziął, nie? Czemu mi przywiozłeś samochód do domu o 12 w nocy, nie? A ja mu pokazuję screenshota. On mówi, o kurde, przepraszam. Mówi, dobra, a teraz czemu nie dałeś mi całych pieniędzy, nie? A ja mu znów screenshota, zobacz. Mówię, zapłacisz za to cashem i ci wystawię i ci dam mniej gotówki. Nie będę tego woził. On mówi, o Boże, moja wina. Ja mówię, człowieku,
nie pisz mi, nie pisz z 20 osobami na raz, albo zapisz tu jak ja, bo, nie za, bo zapomnisz, ja mam to samo, że jak ktoś mi coś powie i nie zapisze, to już jest kurwa po mnie, nie? W każdym razie gość się wziął i przeprosił ładnie. Inny klient mi pisze, ej, bo jest godzina 12, nie macie. Ja mu piszę, idź, mówię, nie płacz, idź spać, ja ci to dowiozę. Nic się nie odzywa. Dowiozłem mu rano, wysłałem mu zdjęcia, rano pisze, dzięki, że mi dowiozłeś, ale to było trochę nieprofesjonalne, że don't cry, go sleep. Ja mówię, chłopie, chodziło mi o to, żebyś się poszedł spać i nie przejmował się, a ja ci to dowiozę, ty się martwisz, że ci nie dowiozę samochodu, mówię, człowieku. Aha, no dobra. Reasumując, powiem wam, ciężki kurwa temat. Położyłem się spać 6.30, wstałem 3.30, wstałem 6.30. I piszę z klientami, jak nie jeden mi obudzi, to drugi, to trzeci. Patrzę 9.43, myślałem, że dałem za tą kanapkę 9. Bo choć wygląda apetycznie, to na 9 euro to ona nie wygląda. Będzie euro dałem za kanapkę. Tanie powiem wam, chyba pójdę po jeszcze jedną. Czekaj, kuplu. Muszę kupić sobie kawę, przyjacielu mały. Wiecie co, jest Shellik, a jak jest Shell, to jest Starbucks, a jak jest Starbucks, to piję póki mogę. Dojeżdżam do granicy z Niemcami. Jakieś potem mam 5 dyszek po odbiór 3 sztuk z jednego miejsca i muszę się zalać mój palec od nogi, ale to taki bajer. Końcówki mam i tak, wiecie, jadę tak lekko, jakbym jechał elektrycznym samochodem, tak lekko daję tylko gazu, żeby go tak nie denerwować za bardzo. Ostatnią kawkę machnę chyba, bo tam jest Shell. Nie żebym był zmęczony, no gdzie to w ogóle, kurwa. Gotowy do drogi, panowie. Chłopaki jadą. Ślązak przez Hamburg. Zenek leci środkiem. Wypadł mi jeden samochód dla Zenka. Sztokholm jedzie górą. Nowe foto ode mnie tak jedzie, ale też pojedzie na dwójkę. I ja powiem wam, chyba też skoczę na dwójkę. Co mój kumplu, co mały? Co mój przyjacielu? W porządku wszystko? Tak, tak? Coś ci kupić do jedzonka? Byś chciał jeszcze? Bo jadłeś już, co? No. Idziemy pod górkę. Ledwo. Tam są tabletki, ciapka. Musi jeść 2 tabletki dziennie. Jest dobry pies. Dobry kumpel. Jeszcze to ostanę na stacji. Kurwa, laweta by go zabiła. Kurwa, ty. Ale jaja. Szkoda, że tego nie nagrałem. Chłopak się siedzi i coś tam robi, a nagle mu zawieszenie tak. Pum, jeb w dół. To jest pewnie jakiś Ukrainiec, nie? To Rumunek, tak? Rumunek, kurde. Może mu pomogę zaraz. Kurwa, ale mu to jebo. No kurwa, jak to wyglądało? Dobrze, go to nie przyczasło. Kurwa, ale jaja. Byłem u chłopaka się zapytać, ale mówi, że wszystko ok. Jack mu, zresztą wie. Lewarek mu upadł, ale mówi, że jest okej. Chyba muszę jednak zapodać kówki. Jednak przyszedł po lewarek. Może mu pomogę. Trochę mam tutaj, kurwa, powiem wam, brudno. Kumplu, te orzeszki, co sobie jem, to trochę tu brudzą, wiesz, przyjacielu? No, jak żulek wyglądam, no. Żuluś, oguruś, chłopie, wiesz?
Dobra, podjadę tam do kręcy. 40 i rura. Działa. Where are you from? Rumenia? Yeah. I can speak Rumenia. Yeah. No mezeja krucia mate Christoshe. We make it. Siedź kumplu. Good now? It's good, isn't it? Coś tam Rumek jeszcze robi. Ale przyda mu się. Thank you. Przyda mu się, lewarka nie miał. Tamten, co miał za krótki. Mówię mu, dałem mu mój, ale mówię, wyciągnij się z tego. Z samochodu nie wpadł na to. Ja zawsze robię na dwa, jak mi nie działa. Jeden. Ale ogarnął temat. Idziemy dalej. Nie chce mi się robić tych zdjęć. Nie wiem, jak ma kurwa najebane. Wagowo fajnie będzie, kurwa, wagowo fajnie. Tak, wiedział o tym, nie? Tak. Kumplu, tam idź, już. Idź tam. Szybko. I czekasz tam na mnie, już. Typo, kurwa, marzenie każdego Polaka, chłopie. No co ci mogę powiedzieć, no kurwa. Współczuję ci, piękne. Czemu? Kurwa, typo? Ja pierdolę. Wiesz, jak ja kurwa pandami popierdalałem. I wiesz co? I leci muzyka. Znowu w życiu ci nie wyszło. Ciapek, idź tam na trawę, już. Szybko tam, kumplu. To, że wiesz co? Że kurwa Niemcy są na tyle pojebanym krajem, że za wkuś się płaci za byle jakie kurwa auto niemieckie podatki. Co ty gadasz? Niemcy pojebani. Coś oni są zajebiści. Kurwa, ładnie mul... Kurwa. Taki tablet to kosztuje ze 350 zł na OLX-ie. To ja to Avensis, no kurwa. Ona stoi wam, powiem wam, na parkingu i marzysz, żeby ją kupić, nie? Jeszcze tak fajnie zgasła, wiecie? Petarda, kurwa. Myślisz sobie tak, ty, zrobię coś wariackiego, kupię sobie Toyota Avensis. Kurwa. Kobieta do ciebie mówi, musisz być wariat, chłopie, w łóżku, jak ty Toyota Avensis kupujesz. Kurwa, piękna. Aż się prosi, żeby ją mieć. Czym jeździsz? Toyotą! Ło kurwa, ziomuś. Ale nie taką zwykłą, Avensis. Mercedesik C-klasa. Kurczę, to ma taki dziwny hamulec. Ręczny. C-klasa, miałem kiedyś taką fajną wersję. Dawno, dawno temu. Nie jest źle. Nie no, przeładowany nie jestem nic. Pod Munsta był ostatnio Ibiza w Czech Drzwiach, ona chyba już pojechała. Tak, chyba ta. Ibiza takie coś to zabieram, bo to jest małe, wiesz, on nigdy nie daje małe. Pięknie to. Porta we Chwalika był teraz jeszcze mówiło, prawda? Ta, wzięli obydwa. Czekaj, wezmę sobie semerki, wypiszę, może będzie łatwiej dojechać. Zamykam, kumplu. Posiedziałem, pogadałem z ziomkiem, którego właśnie poznałem. Powiem wam tak, numer życia, zrobię mój as transportu, a mam mianowicie Ślązak, nie? Wystawiłem gościowi fakturę, nie? Za samochody, bo Ślązak ją dostarczył wczoraj jeszcze samochody, ja wcześniej 3, on wczoraj 2, no i wystawiłem mu fakturę, nie? On mówi, dobra, gościu napisał, dobra, ale nie ma jeszcze jednej kugi, nie? Ja mówię, jak nie ma kugi, nie? A on mówi, no nie ma kugi, nie? Ja patrzę, wiesz co, to ci wystawię nową fakturę, ale księgowej nie ma, nie? Ale mówi, nie, ale kiedy mi dowierzysz tą kugę? Ja mówię, o Boże, gdzie jest kuga? Dzwonię do Ślązaka, wziąłeś kugę? Jako kuga, opierzeć, nic nie brał. Ale nie, zapomniał o kudze. I nie dobrałem mu i teraz miałem tam jechać, ale mówię, no nie, no mam 3 godziny w jedno, potem stamtąd mam 2. Cały dzień bym to rozwoził i mówię, no lipa, nie jadę. Dzwonię do znajomego Holendra, mówię, ty, masz kogoś, żeby mi to zawiózł, zapłacę mu.
po waszym holendersku już niech nawet zapłacę. On mówi, nie mam. Jest piątek. Mówi, nikt nie będzie dzisiaj robił. Może jutro, ale nie wiem. Ja mówię, no to kurwa, fajnie. Ale kogo to jest samochód? Ja mówię, nie wiem, z salonu, takiego dużego salonu, nowy klient. On mówi, wiem, kogo to jest. Ja mówię, skąd kurwa wiesz? A, bo przejrzałem, bo ta kuga stoi u niego na parkingu. Przejrzałem tą kugę, od kogo to, do kogo to jest i od kogo. Ja mówię, oż ty, mówię, nosy buster. Mówi, dobra, znam go. Ja mówię, ale to jest kierownik, bo to kierownika nie znam, ale znam tam tego drugiego i zadzwonię do niego i mu powiem to. No to ja mówię, dobra, to jak Holender zadzwoni, pogadał i jest okej, okay, nie muszę jechać. Numer życia wam powiem. Także już klienta chyba raczej straciłem, bo raczej straciłem już kurwa, ale chociaż mu dowiozę to. Jest dobrze i źle. Patrz, tęcza, tam ją widać. Specjalnie dla was objechałem i mam zdjęcie. Nie no, żartuję. Ale wygląda fajnie, co? Ja tu byłem już parę razy, nie? Pierwszy raz jestem u chłopaka i myślałem, że tu nigdy nie byłem, nie? I mówię, gdzie tu jest stacja? On mi wysłał na tą stację, nie? A ja tu już byłem tyle razy. Mówię, o chłopie, ja tu już byłem. Gdzieś tu na odcinku tam jest... Oj, tam jest Kik, no Teddy, no. Jest super, z tyłu jest parking dla... Z tyłu jest dla ciężarówek. No ty, jasne, że tu byłem. I tam nawet stanąłem na zakazie. I się zapytałem kobiety, czy mogę stać. Mówi, że możesz. Kapucha. Kapucha leci. Chyba jestem troszkę śpiący. Nie wiem, czy się nie myknąć spać na 2 godzinki. Czasu pracy mi będą starczyć. Powinno, nie powinno. Mam nadzieję, że starczy. Na dojazd do Polski. Zobaczę, gdzie stacja, to może stanę. Jest godzina, która? 19:20. 22:00. 3, 4, 5, 6, na rano był w Polsce. Może tak zrobię. Ciemna noc. Jeszcze nie spałem, ale... Kurde, chyba mnie złamie, powiem wam. Czasu pracy mi starczy, to tak bym mógł na 2 godzinki, myślę, że się kimnąć. Taki mam przynajmniej misterny plan, wam powiem. Ale coś bym zjadł, kurde, już nie chce mi się tych parówek jeść, ale coś bym zjadł, tylko nie wiem co. To kumpel, co mój przyjacielu mały? No, dobry pies, tak, bardzo dobry, jedziemy. Wjeżdża na stację, gościu się stoi na zakręcie, no kurwa. Myślałem, że mu wyciągnę go przez szybę. Co za kurwa łeb, nie? Naprawdę, kurwa. Wszyscy nockę robią, że mogę stanąć. Chłopaku. Na zakręcie stanął tak, że nie dało się wjechać. No przerekin, kurwa, nie? Stanąłem, nie wiem, czy iść spać, czy jechać jeszcze. Czapki, trochę się przejdę. Kupiłem sobie kole. I myślę. Co tam, kumplu? Będziemy do domu. 500. 500 mamy do tego. Do granicy. Moment. Kurde, utknąłem w korku pod Hanowerem. Przed Hanowerem. Gdzieś na początku tego stoi jeszcze Sztokholm. Stoi, no jedzie tak jak ja. Myślę, czy tu nie zjadę na Autohof, tam widzę.
zjechać na Hofa. Kurde, nie jedno się spać, to by nie było lepsze. Muszę popatrzeć, kurde, no. Ale lipa. Gdzie jestem zrobić 30? Kurde, miejsca to tutaj, no. Miejsca to tu nie ma za dużo, ale wiecie co zrobię? Gdzieś tam, kurwa, sobie wjadę. Wjadę sobie, bym tankował i sobie będę stał. Jak mnie ktoś przepędzi, no to mnie przepędzi wtedy, ale jak nie, to se stoję. Widzę, że ktoś już tam lawetą jest i ma taki sam, kurwa, misterny plan jak i ja. Stoi se tutaj ktoś jakiś tam... Ukrainiec, pa, ja myślę, że oni wszyscy się strzelają, a oni jednak... Chyba on tylko jeden został, on tylko. Reszta to jest na tej wojnie. Dobra, 30 kręcę, łapię. Idę syt. Kręcę 30, kurde. Kupię sobie kawkę. Latte macchiato. Kurde, tu jest ciasno. Da się przejechać w ogóle. Tam jest lipa, tamtędy to już chyba w ogóle będzie lipa. A muszę jechać tamtędy. Kurczę. Wjechałem na stację, żeby zobaczyć, czy może akurat ktoś tam, kurde, wyjechał i mam miejsce stanąć, ale już przy samym wjeździe ktoś mi zaśpiewał piosenkę, kurwa, zapomnij, chłopie. Tu gdzieś jest zaraz zjazd, nie wiem, czy nie zjadę tym zjazdem i w lewo jak pojadę. Autohof, aha, to właśnie, kurde, znalazłem się na nawigacji, że jak zjadę tutaj, pojadę w lewo i tam jest jakiś taki parking duży. A tu autohof, kurwa, też pewnie będzie zajebany. Jestem tu. Z obliczem wynika mi, że 2 godzinki mogę zrobić. Mi czasu pracy nie zabraknie. Czy się uda, to a, tam jest, no właśnie, tam jest ten chłop. Jeszcze nie kojarzę, który to, ale na pewno zaraz go rozpoznam. Gabaryty. Czołgi, tak? Co to było? Rury. Tak, czołgi, no, o kurde. O kurde, fajnie by to było widzieć. Z drugą stronę jakoś jadą te czołgi, no ale okej. Zadowiem się. Nie za dobrze. Znam cię na to. Normalnie dystrybutory są za mną. Ale w razie czego, to ktoś przejedzie. Kładę się na 2 godzinki. Pilnuj tu, kumplu, wszystko, no. Wszystko tu pilnuj. Spałem troszkę. Co, kumpel? Co? Co? Chodź tu, kumplu, no chodź tu. Chodź tutaj, no chodź. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No śpioszek, ty spać, co? To jest życie, co? Godzinę. Powiem wam, jak mnie zegarek obudził, to kurwa nie wiedziałem, co się dzieje. Nie? Nic nie wiedziałem. Mówię, what the fuck? Coś takiego tylko wiedział. O co, kurwa, się rozchodzi. Czekajcie, jeszcze co mam tu od razu. Nie widzę ten kurwa. Zaraz się zrobię.
jest super. A blue mi starczy. Tylko wezmę sobie tego. No jest dobrze. Waga się zgadza, że się troszkę mogę jeszcze cofnąć. Ale śpi kumpel czy nie? No. Komu w drogę temu Iweko? Kościu, miałem otwarty. I sam. Bądź gotowy dziś do drogi, chłopie. Kole wziąłem, wiesz? Nie się nie martw teraz, już jest super, okej. Okay. Jak z kole mamy, to wiesz co robimy? Wiesz co robimy, jak mamy kole? Idziemy na strzała. Na strzała idziemy, kumplu. Zimno, 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 no. Brrr. Welcome Poland. Jestem, panowie, dotarłem do Polski. Nie było to najłatwiejsze. Dwa razy mnie już tak zmuliło trochę. Że miałem tak, matko boska, miałem powiedzieć. To jest waga, ale nie wiem, chyba nie ważą, nie? Chyba nie ważą Michaela. Staję tutaj, idę spać, bo jestem taki zajechany jak trampki po WF-ie. Zaleję się jeszcze. Zaleję się i dosyć. Co, kumplu, czujesz ten powiew świeżości? Czujesz ten powiew świeżości Polski? To jest życie, co? Agencja celna. Weź, panie, kurwa, daj pan żyć, panie. Miało deszcz padać, a tu wichury miały być, a tu nic. Jest jak cacy. Cacy, panie pankracy. Laweczka jakaś stoi, widzę. Zjem coś polskiego, obiad potem się, nie, śniadanie. 7:23, no to na obiad to tak trochę, kurde, jeszcze lipa. Jedźcie, chłopie, jedźcie, kurwa. Czekajcie, może ich wyjebę tędy przed. Nie wyjebę, dobra, niech jedzie. Jest tam miejsce dla mnie? Nie ma już. Oszka. Kurde, myślałem, że to jest jeszcze otwarte, nie byłem tu już tyle czasu. Jadę na VIP, bo tutaj jest... To się mówi, wieje. Jadę dalej, cena, ale chyba nie do mnie, panowie, please. Please, guys, please, God. Truck drive, woda, 5-litrowa zgrzewki, piwo, wszystko jest. Jadęko. To dla czepka. Każdy ma swoje. Zjadłeś dobry, całą konserwę zjadłeś, kumplu? Chyba byłeś głodny, co, przyjacielu mój mały? Chyba byłeś głodny, co? No dobrze. Dobry piesiu, no. Dobry, dobry, dobry. Kładź się tu. Czek się zrobię, masz tutaj opie. Ma inny kolor w ogóle ten kot. Wiesz o tym, czy nie? Tylko tak ubrudziłeś, chłopie. O, patrz jaki masz kocy ładny teraz. Oj, sorry. Kładź się. Dobrze? Dałeś tu do pana? Tak? Pożądalu? Pożądalu, mój brzydalu? Dobrze? Wszystko? Dobry pies.
Ale pojadę. Ale pojadę, że nawet tabletki zjadłeś. 3 sztuki. Nie zauważyłeś. Dobry. Dobry kumpel, no. Dobrze, idziemy się przespać może. Teta, stanęliśmy źle, ale dlatego, żebyśmy byli z dala sobie od wszystkich. Przejedzie ten, bo oczywiście musi tu jechać. No wiadomo, że musi tu. Dobry, dobry, dobry kumpel, dobry. W rajce i jakiś gościu mi tam pokazuje, ty, bo ja tu miałem stanąć, a taki grzeczny, starszy, w moim wieku, no to trochę starszy, no i pokazuje mi, ty, bo ja tu miałem stanąć. Dobra, skąd jesteś, bo po angielsku mówi, mówi z Rumunii, nie wydawaj rumek, wiesz, ty, w tamtym tygodniu, w tym tygodniu już pomogłem jednemu Rumunowi, teraz drugiemu, kurde. Dawaj, wjeżdżaj, rumek. Kurwa, pojadę gdzieś indziej ci stanąć. Kumplu, pójdę załatwić różne gangsterskie numery. Kupię sobie kawkę, przyjacielu, i kupię ci smakołyczka. Co ty na to? Tak? Chodź do pancia, no chodź do pancia. Chodź, 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 mój bidulusiu, tu. Mój bidulek. Tak, tak, kupię ci coś smakołyka najlepszego na świecie. Najlepszego. No. Idziesz to? Wchodzisz ten układ, czy nie? Wchodzisz ten układ, czy nie wchodzisz? Bel! Oj, ty mój wariacie, chodź, czekaj, tam ci pomogę, no. Tak jest, mój kochany piesek, mój kochany, o lo 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 lo. Do domu, a widzisz, pan cię czeka i Bączek na ciebie? Bączek stał o 7 rano i szukał mnie. Gdzie jesteś, mówi mi. Gdzie jesteś do mnie, mówi. No tak, no tak, no tak. Tak, 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 czekaj, bo brudzisz to bardzo. Jestem już u siebie niedaleko, no nie u siebie, u siebie to jestem ideowo bardzo daleko, bo jestem na Mysłowicach, ale ogólnie mam stąd do domu jakieś 15-20 minut, zrzucam 3 sztuki w jednym miejscu i rura do domu. Chciałbym powiedzieć wyspać się, ale niestety, albo istety, małe na mnie czeka i czeka, aż tata się, z tatą się będzie bawił. Mercedes Kozak, ale tady, chłopie, dzisiaj ten dziadzia z Ukrainy patrzył. Mówię, poszło stąd! No, 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 tak odleciał. Mówię, maszyna, oni maszyna, mówię, nie? Maszyna, mówię, jaka kurwa maszyna, zawija się stąd. Mówię, chłopie, weź mi na mnie stój koło samochodu i mi maszynę oglądał. Maszynowiec, chłopie. Ciapek! Film ogrywam. Ty jesteś za ładny dresik masz tu, kurde, wiesz, po nogach cię poznamy, wiesz jak ten tekst, nie? Ty, patrz to, kurwa, zawiesił się. Mówi, wsiadaj do tego i rudź do przodu, jak on będzie zjeżdżał. Kurwa. No ja nie wiem, gdzie są kluczyki, na tym są chyba. Na, kurde, siedzeniu, ty. Ciapek, dobra, dobrze, idź tam, idź. Kurde, chłopie, a Avensis piękna jest. Chińczyk spłakał, jak sprzedawał. Ty, ale te tipo, nie? Idź tam. Ty, te tipo, ja mówię temu, tam od ciebie chłopakowi, nie wiem, jak on ma. No, Martin po niemiecku, Martin. Mówię, fajne te tipo, mówię, kurwa, trzeba być zjebem, żeby sobie tipo kupić. A on mówi, ty, to ja miałem takie zajebiście. Ja mówię, nie, jest fajne. To jest lepsza wersja, fajne.
Jakąś przygodę. Nie no, profeska, kurde. Jeździ się. Dobrze, że stopki rozłożyliście, nie? Ale tam przyczepka nie jest wiele warta, nie? O Matko Boska, dobrze, że Sztokholm jest, to mi pomoże, bo bardzo, bardzo jestem zmęczony. Ty, bekłeś mi, śmierdziuchu. Fuj. Koniec, panowie, imprezy, jadę do domu na pasę. Znaczy, miałem na pasę jechać, ale jadę do domu, bo już mały się nie może doczekać. Jadę szybko do niego. Kończę tą imprezkę. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.